W chwili obecnej rak jajnika absolutnie nie jest chorobą dotyczącą tylko i wyłącznie pań, kobiet po 50 roku życia, bo do niedawna jeszcze często ta granica ten odcięcia to był 50 rok życia. W chwili obecnej tak naprawdę każda z naszych pacjentek może zachorować na raka jajnika, gdyż tak jak i literatura, i tak jak wiele doniesień i popularnonaukowych jednoznacznie stwierdza, jest to choroba dotycząca pań niezależnie od wieku. Jest to, rak jajnika jest chorobą, która jest całkowicie chorobą, tak jak powiedzieliśmy sobie, wielonarządową. I tu postacie, które tworzy jajnik, postacie nowotworu są absolutnie, absolutnie wręcz nieodgadnione. Oczywiście to jest pewien kolokwializm, one są usystematyzowane. Natomiast wracając do pierwotnego naszego pytania, czy dotyczy tylko? Nie. Podkreślam, może dotyczyć zarówno młodych osób, jak i pań w wieku podeszłym. Najmłodszą pacjentkę, którą operowaliśmy z powodu raka jajnika, zaawansowanego raka jajnika, to była pani, która miała 28 lat. Najstarsza pacjentka, która zachorowała na raka jajnika, miała 94 lata.